W kolejnej części konferencji prasowej moim Państwa gościem kapitan Aptlan Resowi Josip Solić. Witamy Cię serdecznie. Dzień dobry. Kapitanie, jak smakuje to zwycięstwo? Najlepiej. W życiu taki smak nie był jeszcze. Najpierw gratulacje do sztabu, do zawodników, do urzędu, do wszystkich tutaj w Resowi, bo kawał pracy zrobiliśmy. Nie udało nam się śmiesznie to zrobić, ale najlepszy smak jest tutaj przed swoimi kibicami zrobić tak w Rzeszowie i idziemy dalej. Chrobry zagrał bardzo dobre spotkanie. Czuć było, że łatwo w tym pojedynku nie będzie. To wiedzieliśmy, że nigdy nie będzie łatwo, ale ja jestem taki, że każdy może tak dobrze zagrać, a my wygrywamy. Także spokojnie. Jak było grać przed tak wspaniałą publicznością, plus do tego jeszcze na trybunach żona i junior? Teraz nie mogę powiedzieć. To jest dumny bardzo jestem, że zrobiliśmy taką pracę. Pokazaliśmy wszystkim, że stać nas na to i ścieżniej. I w końcu udało nam się teraz, jak powiedziałem, gratulacje dla wszystkich. I teraz musimy odpocząć, bardzo dobrze odpocząć i przygotować się na przyszły sezon. Jak atmosfera w szatni, bo na pewno to ciśnienie z chłopaków powoli schodzi. Atmosfera w szatni od początku tutaj jest zajebista. Jak powiedziałem, zaczęło się to od transferów, jakie zrobili wszyscy w grudniu, w styczniu. To są chłopaki, którzy dały wszystko od siebie, pokazali na boisku, że stać na to, że na lepsze warunki, na lepszym boiskam do ekstraklasy, jak coś. I szacun dla wszystkich. Na koniec, co powiesz naszym kibicom, którzy po raz kolejny mieli okazję zasiąść na trybunach i wspierać Was? Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. W kolejnej części konferencji prasowej Bartosz Jaroch. Bartku, witamy Cię serdecznie. Witam. Autor złotego trafienia w dniu dzisiejszym. Powiedz, jakie to uczucie, kiedy właśnie ta bramka raz, że daje zwycięstwo, dwa, że daje w konsekwencji utrzymania? No fajnie, fajne uczucie. No, to nam chodziło, żeby tym meczem zapieczętować tą rundę, ten sezon i mieć to utrzymanie już. Wiedzieliśmy, że musimy liczyć na siebie, nie patrzeć się na innych. Wiedzieliśmy, że punkt da nam to utrzymanie, ale graliśmy o zwycięstwo, żeby to było taka kropka nad nim, nad tą dobrą rundą. Fatum obiektu miejskiego przełamane, bo w końcu wygrywamy tutaj na tym stadionie w Fortuna pierwszej lidze. To zwycięstwo smakuje podwójnie. Do tego jeszcze ta fantastyczna atmosfera, która dzisiaj była na meczu. No pewnie, to nie ma porównania z początkiem rundy, całym sezonem, gdzie graliśmy przy pustych trybunach. To też jest naprawdę zupełnie inna dla nas sytuacja, czy inna mobilizacja i dużo lepiej się gra z kibicami, gdzie pomagają, gdzie dopingują i w tych nawet ostatnich minutach, gdzie nie ma siły, to naprawdę pomaga taki doping. Wprawiliście w euforię całą biało-czerwoną część miasta Rzeszowa. To wszystko z tej prostej przyczyny, że utrzymujemy się w Fortuna pierwszej lidze i za kilkanaście tygodni ponownie przystępujemy do kolejnego sezonu. No tak, to nie jest zasługa tylko nasza, to na pewno jest całego zarządu za jak się okazało, mądre kroki, mądre decyzje w tym zimowym okienku i to wszystko fajnie zafunkcjonowało. Od początku przed nami było ciężkie zadanie, ale myśmy wykonaliśmy to bardzo dobrze i z optymizmem patrzymy na przyszły sezon. Co myślałeś dzisiaj rano, wybierając się tutaj na stadion miejski w Rzeszowie przed tym spotkaniem? Jakie towarzyszyły Ci emocje? Bo na pewno jakieś myśli kumulowały się w głowie. No nie ukrywam, że no, już od powiedzmy tygodnia, dwóch myślimy tylko o tym utrzymaniu, żeby to już matematyczne szanse jakby tego Bełchatowa już zaprzepaścić i żebyśmy już z chłodną głową spokojnie przystąpili do kolejnego meczu ostatniego. Uderzenie prima sorte, absolutnie nie dałeś szans bramkarzowi rywali po długim, tak więc mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem. No 5 lat z nim trenowałem, 5 lat razem graliśmy, no i
Udało się go zaskoczyć, fajnie, fajnie, cieszę się. Kolejnym moim gościem Bartłomiej Wasiluk. Po pierwsze, gratulacje za dzisiejsze zwycięstwo, które smakuje rewelacyjnie. Utrzymujemy Resowie w pierwszej lidze. Dziękuję bardzo za gratulacje. No tak, utrzymaliśmy się w pierwszej lidze. Nie patrząc na Jastrzębie w meczu z Bełchatowem, chcieliśmy po prostu fajnie zakończyć, bo wiedzieliśmy, że tak naprawdę od nas to dużo zależy. I zwycięstwo, jakie utrzymanie, lepiej smakuje, bo wygraliśmy, zdobyliśmy 3 punkty, więc jesteśmy w dobrych humorach. Napracowałeś się dzisiaj niesamowicie w tej spiekocie, w tym skwarze, bo nagle pojawiło się słońce, zrobiło się wręcz upalnie. Mimo to daliście wszystko, co było możliwe w organizmie. Wiesz co, no dobrze, że słyszę Ciebie, bo jeszcze tak słabo widzę, nie, po tym meczu, naprawdę. Więc no tak, no dałem siebie maksa, dała cała drużyna maksa, widać to było na boisku i zaprocentowało to. Fantastycznie wyglądająca ta bramka. Słyszeliśmy już, co miał do powiedzenia autor tego trafienia, ale tej walki w środku pola było bardzo dużo i ty po raz kolejny nie ustępowałeś pola, pokazałeś rywalowi, gdzie jego miejsce. No, jeśli ktoś mnie zna, kibice mnie znają, trenerzy, koledzy, no to wiedzą, że jest to mój duży atut i poświęcę się temu zespołowi, Resowi. Tyle, ile mogę, to tyle dam i uważam, że nie tylko w środku było bardzo dużo walki, ale każdy metr boiska po prostu dawaliśmy z siebie maksa i widać to było. Pytam wszystkich z Was, bo na pewno te emocje, te myśli, które musiały kłębić tam się gdzieś z tyłu głowy przed dzisiejszym spotkaniem, były wszechobecne. Na pewno teraz absolutny reset, spokój i takie wyciszenie przyjdzie. No tak, dokładnie. No. Reset na pewno, ale też no, chcemy dokończyć jeszcze tą ligę. No. Za tydzień gramy jeszcze z Jastrzębiem i w jakim zestawieniu byśmy nie wyszli, to na pewno czy to będą młodzi chłopacy, to będą chcieli się pokazać z jak najlepszej strony. Na pewno łatwo też punktów nie oddamy, będą chcieli się pokazać, więc fajnie, że to dzisiaj zakończyliśmy i wszyscy się cieszymy. Wasi, na koniec, co powiesz kibicom, bo ci oklaskiwali każdą twoją udaną interwencję i tą wolę walki, ambicje, z której słyniesz. No właśnie, chciałem na końcu jeszcze jedno słowo właśnie. Ja w moim imieniu, taki jak i całej drużyny, no to naprawdę chcielibyśmy podziękować kibicom, bo były 2 mecze z udziałem kibiców. Więc na pewno się zmobilizowali i naprawdę bardzo dużo nam dawało to energii, czuliśmy to wsparcie i jeszcze raz dziękujemy i mam nadzieję, że będziecie razem z nami do końca w przyszłym sezonie. Wraz z nami był Bartłomiej Wasiluk, człowiek o 6 płuc. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.